18 lat rozmawiam z firmami o biznesie. Myślę, że to, że to tak nieoczywiste jest, żeby ktoś tyle atencji poświęcał tym elementom miękkim, jak pan to nazwał, i ludziom i dbałości o szczegóły. Więc myślę, że tak taka jakby przerywnik między pytaniami, na, o, o które chcieliśmy dopytać, ale myślę, że tak chciałem się podzielić taką na szybką refleksją. Panie prezesie, o tej kawie. 2020 wszyscy jesteśmy baristami. Można było odnieść takie wrażenie, donosiły media. <laughs> niezależnie czy tradycyjne, czy elektroniczne. Widzieliśmy to chociaż jak popatrzymy na wyniki, to co badań, które pokazywał Nielsen, że pomimo tego, że rynek kawy jako taki bardzo nie wzrósł w 2020, bo to było tylko 1,3%, to widzimy, że bardzo mocno wzrosła sprzedaż kawy ziarnistej, bo to o 1,5% rok do roku, plus bardzo mocno zrosło sprzedaż tej kawy online, bo też to, to, to było o 1,3%, plus staliśmy się czwartym największym rynkiem europejskim, jeśli chodzi o sprzedaż ekspresów ciśnieniowych, po tak dużych i bogatych krajach jak, jak Niemcy, Francja czy Holandia. No, i teraz pytanie. Widzimy, że to trochę, czyli kawa jakby została z nami pomimo pandemii, ale jednocześnie zmieniły się wzorce i zakupowe, i konsumenckie. Z perspektywy waszego portfolio produktowego i z perspektywy waszego biznesu, jak na to reagujecie? Zgadza się, faktycznie tak jest. Jest to pochodne coraz tańszego ekspresu, ale przede wszystkim te cyfry i te zmiany rynkowe, które zachodzą, to jest wybranie modelu konsumpcji, czyli Polacy. Zakochali się bardzo w kawie, mimo że Polska jest krajem herbacianym i, i, i zawsze była. Konsumpcja kawy rośnie szybciej i zdecydowanie coraz więcej ludzi zasmakowało się w różnego rodzaju kawach. I kawa jest używką jest, jest świetnym napojem, który towarzyszy nam na co dzień przy spotkaniach, czy to biznesowych, czy z przyjaciółmi. Wiele ludzi wierzy, że kawa, kawa budzi nas każdego dnia, piją rano. Model zmienił się na tyle, że ludzie wybrali i chcą naturalnych produktów, dlatego ta część, ten segment rynku rośnie najszybciej. Tak zwany fresh, świeża kawa zrobiona z ziarna, nie model francuski, tak zwany kapsułkowy, bardziej model niemiecki, kawowy konsumpcji w Polsce. I, to będzie na pewno się pogłębiać, to zjawisko, ta świeżo palona kawa. Drugą fundamentalną taką zmianą na rynku kawy przed COVID-em czy, czy, czy w COVID-zie, no, to widać było, że coraz więcej kawy wypijane jest poza domem, tak? W różnego rodzaju miejscach, czyli uczestniczy gracze rynkowi, którzy nie byli słynni z, z kawy, tylko z innych produktów czy usług, Weszli, weszli w kawę i, i stworzyli nową grupę oferujących na, na rynku ten napój. A ludzie, tu go, on the go, szczególnie młodzi ludzie, czy tam właśnie ta szybkość konsumpcji polega na tym, że, że można i w aucie ją wypić w drodze do jakiegoś celu. Niekoniecznie w domu, tak jak to było w przeszłości, że dominowała kawa w domu, to teraz jednak największy rynek kawy to jest ta, ta konsumpcja poza domem, czy to w kawiarniach, czy. Czy w tych ciągach komunikacyjnych, w różnych stacjach benzynowych i, i innych pozostałych. Kawa jest ciekawą kategorią, jest bardzo konkurencyjnym rynkiem od, od wielu, wielu lat, wielu gaczy rynkowych. Natomiast na pewno jest to kategoria przyszłości i Polacy, nie tylko Polacy, smakują się. Niektórzy mówią, że jest to zalegalizowany narkotyk. No to nawiązując do tego, czy Pana zdaniem, skoro kawa jest używką, czy kiedyś możemy się spodziewać takiego spektakularnego powrotu herbaty? Bo, bo tutaj te walory zdrowotne rzeczywiście powinny, powinny stać po stronie tego rodzaju napoju. Czy też. Sposób życia na przykład jednak wymusi tą kawę. Sam pan wspomniał o tym, że, że, że kawa ma przewagę, bo gdzieś tam w biegu można ją wypić. Herbata jednak kojarzy się z zajęciem gdzieś miejsca, z czekaniem aż się zaparzy, no, z całą pewnego rodzaju wręcz celebracją, tak rytuałem. E, czy jest szansa na powrót herbaty, pana zdaniem, czy na razie nie widać takiej opcji? Jeden i drugi rynek jest to masowy rynek. Kawa i herbata należą do podstawowego koszyka produktowego, podstawowego koszyka zakupowego codziennie, gospodarstwa domowego. Ludzie piją większość ludzi pije jedno i drugie, są oczywiście wyjątki, natomiast herbata jest dość stabilnym rynkiem, dojrzałym rynkiem. Oczywiście ten rynek też się zmienia, jak pan lektor powiedział. Funkcje produktowe, mniej pije się herbaty czarnej, coraz więcej ziołowych, owocowych herbat funkcjonalnych i jest to bardziej taka celebra i faktycznie też to momentum konsumpcji czy, czy na rano, na ciepło. Jednak częstotliwość picia kawy i perspektywa wydaje się większa po stronie kawy niż herbaty w Polsce. Oczywiście, w zależności od geografii rynku na świecie, zmienia się to. Jest też coś takiego, że kraje, które wychodziły z herbaty, a do nich należy Polska, popularyzują bardziej ten drugi napój, czyli kawę. I to, I to ma miejsce w Polsce, czyli kawa rośnie szybciej, jest częściej spożywana i to widać też na półkach sklepowych. To że jest chyba w ogóle trend europejski trend. przynajmniej, prawda? Zgadza się. To jest taki trend i więcej półki zajmuje kawa kosztem herbaty. To jak może być ten wątek kawy kontował? Ja ostatnio też tylko te, te, te podzielę się tutaj, widziałem jakby, bo pan wspomniał o tym narkotyku, że. Zalegalizowanym, tak, tak. tak, 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 przepraszam, powiem dodać tak. to. Natomiast mówię w kontekście kofeiny, że skąd pochodzi kofeina w zależności właśnie od geografii. O, o, no i Polska ma jednak tutaj, no przewaga już jest kawy. I na przykład to, co mnie uderzyło w oczy, że na przykład w Azji jedynym krajem, która właśnie kofeina pochodzi z, z, z nie z jest herbaty, jest Korea Południowa. A na przykład dziwo z Włoch, to, we Włoszech jest, są to napoje gazowane. Czyli no, najczęściej ten, ta butelka, która spadła na pewnej konferencji prasowej, czy już firmy konkurencyjnej, to tak w kontekście. Ale ja chciałem spytać jeszcze w ten wątek kawy, panie prezesie, o ten wątek rzemieślniczy. Bo no widzimy, że ten tutaj wspomnieliśmy o tym rytuale, o tym zaczynaniu dnia w sposób inny niż tylko w biegu, chociaż z drugiej strony będą też ludzie, którzy w tych ciągach komunikacyjnych będą faktycznie tą kawę kupować. A ten wątek że rzemieślniczy, czy wiemy o tym, że on odniósł, no, można powiedzieć, że spektakularny sukces w kontekście biznesu piwnego. I pojawiło się wiele ciekawych takich niszowych graczy, ale jednocześnie te duże koncerny też ten wątek piw rzemieślniczych przechwyciły. Czy z perspektywy tutaj Pana doświadczeń biznesowych, Państwa firmy, ten wątek rzemieślniczy jest to coś, na co stawia, czy jest, jest to jakieś takie jedna z tych nisz, czy jedna z tych linii biznesowych, których widzicie przestrzeń do, do zrobienia biznesu? Mukate ma wiele marek i sprzedaje masowe produkty. Oczywiście też w portfelu istnieją tzw. specialities, czyli tzw. nisze rynkowe, które rozwijamy międzynarodowe jako firma, jako grupa. Uważam, że kawy kraftowe to nie jest case tych browarów rzemieślniczych, że jednak kawa należy do tego podstawowego koszyka produktowego, zakupowego. Jest masowym produktem, liczy się marka kawy, Liczy się kraj pochodzenia, ludzie mają swoje kryteria jeśli chodzi o wybierają. Oczywiście część ludzi chce kupić jak najtańszą kawę, ale jak najtańsza kawa ma być dobra. Więc są to inne kryteria i uważam, że to nie jest ten case, że to nie będzie to co stało się w browarach. Zdecydowanie myślę i patrząc na dane rynkowe to co się dzieje jak zmienia się rynek. Jest tak, że kawa jest masowym produktem i tak tzw. specialities czy to jest organic czy bio czy, czy fair trade tego typu kawy wysublimowane z certyfikatami z określonych plantacji certyfikatów jakościowych, jest to super nisza i tak powinno pozostać, tak wskazują wszystkie dane od wielu wielu lat. No sobie pozwolę na to pytanie ze względu na to, że taka teza też jest stawiana często w prasie branżowej, czy w tych mediach takich nazwijmy, uniwersalnych. Natomiast ja się myślę, że z Panem też trzeba się zgodzić. Na czym zgadzam się, że? Że to nie będzie ten sam case, chociaż jest analogia, właśnie pokazywana, że to jest. Chociaż jest teraz taka moda, żeby znać się na kawie, tak, żeby tak. nie tylko ją kupić, wypić, ale żeby właśnie mm, dobierać rozmaite y, y, ziarna z rozmaitych kierunków. To jest modne. Plus nawet ta funkcjonalność, o której Pan wspomniał, ona też gdzieś tam się przewija w tych klejmach. Nazwijmy to po polsku klejmach <laughs> zakupowych. Zgadza się, to prawda. Jest wiele. Mm, Wiele kawiarni i wiele biznesów, nawet prowadzonych małych, rodzinnych. Natomiast trzeba nazwać to po imieniu: są to małe, lokalne biznesy. Te firmy nie wchodzą w detal, nie wchodzą w główny rynek, na główny parkiet. Głównym parkietem w kawie no, są główni gracze, którzy sprzedają tę kawę, czyli mówimy o rynku nowoczesnym, o tych wszystkich firmach, które wygrywają klienta. Mówimy o lifestyle. Czyli o kawiarniach najbardziej znanych, gdzie one są pełne i ludzie lubią wypić tą kawę z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną. Te wszystkie kawy kraftowe są alternatywą dla koneserów. Porównałbym to do pasjonatów aparatów fotograficznych.